filmie dowiecie się, jakie będziecie odbierać kanały telewizyjne, czyli jakie będziecie mieli darmowe kanały, które będziecie mogli oglądać na swoich telewizorach bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat. Czyli podłączacie telewizor do anteny lub nawet bez anteny i te kanały u Was powinny świecić. I od razu też Wam powiem, u różnych osób w różnych częściach kraju, którzy mieszkają, będą to różne kanały. Oczywiście jest baza podstawowa tych kanałów i zaraz ją wymienię, czyli wszyscy, którzy oglądacie ten film, powinniście mieć tą listę tych samych kanałów i to w całej Polsce ludzie powinni mieć te same kanały, natomiast potem powiem Wam o dodatkowych kanałach, które jeszcze są u niektórych innych osób. Te bezpłatne kanały wymienię w kolejności i każdy z Was powinien je mieć, czyli około 29 różnych kanałów. To jest baza podstawowa, natomiast niektórzy mogą mieć nawet kanałów więcej, ale o tym powiem na końcu. Na pewno każdy powinien mieć taki kanał jak TTV, czyli kanał taki wielotematyczny. Także powinniście mieć muzyczny kanał SKTV, czyli ogólnie kanał z muzyką. Następny kanał muzyczny to jest Polo TV, czyli kanał z muzyką Disco Polo, także powinniście móc odbierać. Także Focus TV, telewizja wielotematyczna, też powinna być przez Was prawidłowo odbierana. Telewizja kościelna, czyli Trwam. Kolejny program to Antena, także powinien być bez problemu u Was odbierany. Stopklatka, czyli ogólnie kanał związany z filmami, także powinien być u Was odbierany bez problemu. TVP ABC, czyli kanał dla dzieci i powinien się znajdywać na wszystkich dekoderach bez żadnego problemu. Polsat, czyli dobrze znany kanał, którym można by powiedzieć, że jest więcej reklam niż leci programu. Następnie Super Polsat, też kanał wielotematyczny i oczywiście także dobrze znany TVN. Znajdziecie także kanał TVN7 oraz kanał TV4, a także kanał TV6. Nie zabraknie też kanału oczywiście TVP Puls wielotematycznego i TVP Puls 2. No i teraz dochodzimy do telewizji bardziej propagandowych, prorządowych, czyli TVP1 oraz TVP2. Czyli kanały, w których wszyscy zazdroszczą Polakom na świecie dobrobytu. Kolejny program, który będziecie mieli oczywiście też propagandowy, to TVP Info oraz TVP 3, czyli regionalny program. W różnych miastach są różne te programy. Niektórzy z Was także mogą mieć TVP 3, czyli własny region, powiedzmy sobie Białystok, plus jeszcze dodatkowo Warszawę na dodatkowym kanale. Następnie TVP Historia, jeden z ciekawszych kanałów, chociaż bardzo często lecą na nim powtórki. Kolejny kanał to TVP Sport, no i następny to jest Metro TV, a kolejny kanał to jest Zoom TV. Telewizja kolejna, którą będziecie odbierali, to jest oczywiście Nowa TV. No i następna to jest Telewizja WP, czyli tak naprawdę kanał o nazwie WP. Kolejny kanał to jest TVP Kultura i następny kanał dyskryminujący mężczyzn to jest oczywiście TVP Kobieta, a dyskryminujący dlatego, że a gdzie jest TVP Mężczyzna? Ciekawe. I ostatni kanał, który jeszcze będziecie mieli na pewno, to jest wydarzenia 24. Jednakże warto dodać jeszcze jedną ważną rzecz, że niektórzy z Was mogą mieć więcej kanałów. Tutaj nie wymieniam tych internetowych, dlatego że one są praktycznie nieistotne, ale niektórzy z Was mogą mieć dodatkowe inne kanały, dlatego że w Waszych najbliższych okolicach jest dodatkowa jakaś jeszcze stacja nadawcza, czyli niektórzy mieszkańcy niektórych miast mogą mieć więcej kanałów, bo to są kanały lokalne. I nie mówię tu o TVP regionalnych, tylko mówię o zupełnie innych nazwach kanałów. Co większe miasto, to będzie miało prawdopodobnie jakieś dodatkowe jeszcze kanały. No i zalecam też zawsze prześledzenie, wyszukiwanie, włączyć automatyczne raz na kilka miesięcy w swoim telewizorze, to wtedy jak coś nowego się pojawi, to powinien taki kanał też się u Was pojawić po jego automatycznym wyszukiwaniu. No i z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do zasubskrybowania, polubieniu kanału, a także do komentarzy. Do zobaczenia w następnych filmach.